Witam Państwa, nazywam się Anna Lewandowska, jestem gastroenterologiem. Obecnie pracuję także w 2M Clinic. Gastroenterologia to bardzo szeroka dziedzina zajmująca się chorobami przewodu pokarmowego. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek niepokojące dolegliwości i zastanawiacie się, czy wynikają one z choroby przewodu pokarmowego, można to sprawdzić m.in. za pomocą endoskopii. Gastroskopia to metoda najskuteczniejsza, która służy do oceny przełyku żołądka i dwunastnicy. W kolonoskopii zaś oglądamy błonę śluzową jelita grubego. Wskazaniami do wykonania takiego badania są niepokojące objawy, czyli bóle brzucha, czy objawy dyspeptyczne długo się utrzymujące, a także takie, którym towarzyszy na przykład niezamierzona utrata masy ciała, towarzyszy biegunki, zaparcia, które pojawiły się nagle, czyli zmiana rytmu wypróżnień, pojawiająca się krew w wypróżnieniu, także dodatni wynik testu kału na krew utajoną, niedokrwistość z niedoboru żelaza. Kolonoskopię możemy wykonać nie tylko wtedy, kiedy są objawy niepokojące, ale jest to badanie, które możemy wykonać profilaktycznie, czyli u osób, u których w najbliższej rodzinie występuje rak jelita grubego. Podczas takiego badania endoskopowego lekarz wraz z zespołem ogląda na monitorze błonę śluzową. Możliwe jest pobranie na przykład testu na obecność bakterii w żołądku Helicobacter. Możliwe jest pobranie wycinku z wszelkich zmian błony śluzowej i wtedy badane jest to pod mikroskopem. Możliwe jest także usunięcie polipów jelita grubego, czyli zmian przewodnowotworowych, z których później mógłby się rozwinąć rak. Jeżeli chodzi właśnie o kolonoskopię, to jest to badanie, które możemy wykonać profilaktycznie i wtedy usuwając te polipy zmniejszamy albo likwidujemy ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. W naszej klinice możliwe jest wykonanie takich badań endoskopowych przez bardzo doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek. Endoskopy, których używamy, są bardzo wysokiej jakości. Przed każdym badaniem endoskopy są myte i dezynfekowane w specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach. Narzędzia używane do tego badania są to narzędzia jednorazowe. Jest możliwość wykonania takiego badania również w obecności lekarza anestezjologa, czyli bez stresu. Jeżeli chodzi o nowotwory przewodu pokarmowego, to obserwujemy teraz coraz większą zachorowalność na te nowotwory. Częściowo wynika to z cywilizacji, ze zmiany naszego trybu życia. Mamy pewien wpływ na to, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia tych nowotworów. To jest dbałość o odpowiednią aktywność fizyczną, o odpowiednią masę ciała, redukcja ewentualnie, jeżeli jest nadwaga lub otyłość, stosowanie diety bogatej w warzywa i owoce, ograniczenie spożycia alkoholu, odstawienie papierosów, a także dbałość o to, żeby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Jeżeli macie Państwo jakieś objawy niepokojące, czy chcielibyście sprawdzić, czy przypadkiem te objawy nie są związane z chorobami przewodu pokarmowego, to zapraszamy do naszej kliniki 2M Clinic na Batorego 14 do wykonania badań endoskopowych. Dziękuję bardzo za uwagę.